To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Jarosław Kaczyński kontra Jan Piński. Historia pikantna z nagim zdjęciem w tle. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Piotr Głuchowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Witam Cię, Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. Przed Warszawskim Sądem, proszę Państwa, rozpoczął się w tym tygodniu proces, w którym prezes PiS pozwał dziennikarza za to, że ten twierdzi, iż Kaczyński pozostawał w intymnym związku z byłym oficerem WSI i jakoby był z tego powodu hakowany przez znającego ową tajemnicę Antoniego Macierewicza. Pikantna historia, jak powiedziałam, proces rozpoczął się w tym tygodniu we wtorek. Piotrze, ty wcześniej opisałeś w znakomitym artykule kulisy tej sprawy. To zacznijmy od przedstawienia głównych bohaterów. Jarosław Kaczyński, wiadomo, prezes sprawa i sprawiedliwości partii od siedmiu lat rządzącej Polską, a kim jest Jan Piński? Znany w środowisku dziennikarskim, ale nie wiem czy szerszej publiczności. Zatem kim jest pozwany Jan Piński? Jan Piński zaczynał jako dziennikarz tygodnika Wprost. Potem założył taką mocno prawoskrętną stronę internetową, witrynę internetową Nowy Ekran. Stamtąd wylądował na stanowisku redaktora naczelnego tygodnika, uważam, że który jest poprzednikiem obecnego tygodnika do rzeczy. Przez pewien czas, kiedy w telewizji rządziła koalicja PiS, Samoobrona Liga Polskich Rodzin, był szefem wiadomości TVP. I piastował jeszcze jakieś ważne funkcje w telewizji publicznej, po czym jego droga zaczęła już wieść w dół. Ostatecznie wylądował w takim czasopiśmie o nazwie Warszawska Gazeta, które jest już takim radykalnie prawackim, a miejscami nawet antysemickim czasopismem. I z tejże warszawskiej gazety z Hukiem wypadł, jak sam mówi, opuścił redakcję w proteście przeciwko okładce nazywającej antypolskimi szmatami europarlamentarzystów głosujących w sprawie praworządności w Polsce, europarlamentarzystów obecnej opozycji. I od tego czasu, jak sam mówi, Przeszedł na drugą stronę, zaczął zwalczać PiS, uświadomił sobie, że Prawo i Sprawiedliwość jest, cytuję go, największym nieszczęściem Polski. No krótko mówiąc, zmienił jakby o 180 stopni linię swojej publicystyki. Związał się z takim czasopismem Służby specjalne bez cenzury. Założył własny portal internetowy o nazwie Wieści 24. A także został YouTuberem. I we wszystkich tych mediach, czyli zarówno w tych służbach specjalnych bez cenzury, jak i w tym portalu Wieści24, jak i na swoim kanale Jampiński YouTube, no, ostro wali w obecną władzę i partię rządzącą. I tu dochodzimy do tej sprawy, bo on na tym swoim kanale YouTube ujawnia informacje o charakterze intymnym dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, za co ten żąda odwołania twierdzeń, opublikowania przeprosin i wpłaty 10 tysięcy złotych na cele charytatywne. Powiedzmy, za co dokładnie te żądania? No właśnie, tamże na tym kanale YouTube Piński opublikował taki 11-minutowy film. W którym opisał operację BUŚ, która rzeczywiście była akcją służb specjalnych, takich jeszcze postperelowskich, zaczynało ją WSW, a kończyło WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne, która to akcja miała na celu wykrycie Kreta w tejże służbie. Kretem, czyli osobą przekazującą tajemnicę wojskowych służb informacyjnych, które inwigilowały ówczesną prawicę do środowisk prawicowych właśnie, ze szczególnym uwzględnieniem porozumienia centrum, okazał się porucznika potem kapitan WSI Piotr Polaszczyk. I teraz kończę to, o czym wiem na pewno, a zaczynam mówić o tym, co twierdzi Piński. Otóż Piński twierdzi, że w trakcie tychże kontaktów kapitana WSI Polaszczyka ze środowiskiem Porozumienia Centrum on nawiązał romans z Jarosławem Kaczyńskim, i ten romans został wykryty i udokumentowany przez WSI właśnie. A teczkę tejże operacji Buś, zawierającą również materiały audio i wideo, sprywatyzował sobie w trakcie likwidacji wojskowych służb informacyjnych, czyli już dopiero w 2006 roku. Lub nawet siódmym, Antoni Macierewicz. I w ten sposób Macierewicz zyskał takiego właśnie obyczajowego haka, i którym to szantażuje, czy też no, jakby ma wpływ, czy po prostu trzyma za gardło Jarosława Kaczyńskiego. Czy Piński przedstawia jakieś dowody na to, że rzeczywiście Macierewicz do takiego szantażu się posunął? Piński twierdzi, że on te zdjęcia, a przynajmniej jedno z nich, osobiście widział. Natomiast jest niewątpliwie faktem, że Antoni Macierewicz nie rozliczył się z wielu dokumentów jako likwidator wojskowych służb informacyjnych. Na ten temat jest dosyć sporo publikacji, ja do nich dotarłem pisząc ten materiał, o którym na początku wspominaliśmy. I dalej już wchodzimy w taką sferę półmroku czy wręcz mroku, no bo oczywiście ani Piński, ani tym bardziej ja nie mam namacalnych dowodów na to, że Macierewicz ma gdzieś w domu, w piwnicy schowaną teczkę operacji busi kompromitujące zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast faktycznie wiele osób mówi o tym, że pozycja Macierewicza jest zupełnie niezrozumiała i że jego wybryki są w sposób niezrozumiały tolerowane przez prezesa Kaczyńskiego i że Macierewiczowi więcej wolno i że wiąże się z tym jakaś tajemnica. Powiedziałeś te zdjęcia, czy jedno zdjęcie, do którego istnienia, czy do tego, że widział je, przyznaje się Piński. Ja rozumiem, że to jest z zawartości właśnie tej teczki. Czy możemy coś więcej powiedzieć na temat tego, co w tej teczce jest, a przynajmniej co twierdzi Piński? Na temat istnienia tych zdjęć rozmawiałem też z samym Piotrem Polaszczykiem, który po opuszczeniu szeregów wojskowych służb informacyjnych stał się bohaterem dwóch wielkich skandali czy afer, afery pro civili, czyli takiej fundacji przy Wojskowej Akademii Technicznej, którą to Wojskową Akademię Polaszczyk Osłaniał kontrwywiadowczo jeszcze jako funkcjonariusz WSI, a potem, no tak już mówiąc bardzo kolokwialnie, doił ze wspólnikami. Oraz z afery Skoku Wołomin, gdzie Polaszczyk był przewodniczącym Rady Nadzorczej. No i jak wiemy, ze Skoku Wołomin też olbrzymie pieniądze wyparowały. Dzisiaj Polaszczyk jest wypuszczony z aresztu i porusza się po wolności, dzięki temu, że wpłacił ponad milionową kaucję i musiał zostawić swój dom. Spotkaliśmy się w Gdańsku i on mi powiedział, że również te zdjęcia widział, z tym, że jego zdaniem nie znajdują się one w teczce Busia, tylko w jakichś innych materiałach, które. I tu Polaszczyk potwierdza słowa Pińskiego, z którym notabene nigdy nie rozmawiał które to dokumenty sprywatyzował sobie Antoni Macierewicz. Ale rozumiem, że jest to bardzo owiane tajemnicą i teraz tak, dlaczego Piński, zwłaszcza w czasach rządów PiSu, kiedy no jak wiemy PiS posiadł wszystkie instytucje państwa i ma naprawdę potężną władzę, dlaczego Piński decyduje się na ujawnienie tak poważnych zarzutów wobec Kaczyńskiego? On sobie przypisuje taką szlachetną motywację, mówię o Janie Pińskim, mianowicie wychodzi od pytania, dlaczego Jarosław Kaczyński i jego partia tak prześladują społeczność LGBT, czy tak atakują ten ruch emancypacji gejów i lesbijek. I wychodzi z takiego oto założenia, że jest to problem osobisty Kaczyńskiego, który jest niewyautowanym gejem i w efekcie darzy to środowisko nienawiścią u której podstaw leżą jego własne problemy z seksualnością. No, tak mniej więcej odtwarzam tok rozumowania pińskiego, którą zresztą potwierdził przed sądem, no, że tutaj jakby ze szlachetnych pobudek stworzył ten 11-minutowy podcast pod tytułem Dlaczego Jarosław Kaczyński prześladuje ruch LGBT? I teraz tak, na rozprawie we wtorek pojawił się piński, prezesa Kaczyńskiego nie było i pojawił się też ten najbardziej pikantny element słyszymy o nagim zdjęciu Jarosława Kaczyńskiego z prysznica z oficerem WSI, no ale tego dowodu nie ma. Tak, tego dowodu nie ma i powtarzam, że rozmawiałem osobiście z Piotrem Polaszczykiem i on zaprzecza jakoby miał intymne stosunki z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast potwierdza, że istnieją zdjęcia dokumentujące takowe stosunki. Tu się pojawia jeszcze w tle taka... No, nie wiem, no na poły wręcz legendarna historia o tym, że Jarosław Kaczyński w czasach, kiedy nie było jeszcze w Warszawie klubów gejowskich, chodził na spotkania z mężczyznami na Dworzec Centralny, gdzie faktycznie była taka gejowska pikieta w latach 80. i jeszcze na początku 90. I to też Piński ogłosił, tym razem nie na swoim kanale YouTube'owym, tylko na Twitterze. I ten jego tweet również jest przedmiotem tego procesu, ponieważ Jarosław Kaczyński żąda opublikowania również na Twitterze przeprosin pod swoim adresem. No i żeby Piński tam zapłacił jakieś pieniądze na cele charytatywne. Nie mam wątpliwości, że Jan Piński próbuje z tego procesu zrobić oczywiście show, ponieważ on ogłosił zbiórkę na koszty obrony, ma dwóch obrońców i we wtorek na procesie złożył wnioski, szereg wniosków dowodowych. O przesłuchanie no, osób naprawdę. Lecha Wałęsy. Który kiedyś wypowiedział się, że zaprasza do Belwederu Jarosława Kaczyńskiego z mężem, a potem potwierdził w programie Sekielskiego i Morozowskiego, teraz my w TVN, że wie ze służb, iż Jarosław Kaczyński jest gejem. Jerzego Nasierowskiego, dalej, Nestora środowisk gejowskich, samego Polaszczyka, ale także Pawła Rabieja, czyli wyautowanego już geja, byłego prezydenta Warszawy, szefów wojskowych służb informacyjnych, no i jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele innych osób. Sędzia to wszystko przyciął już na wstępie. Odmówił uwzględnienia tych wniosków dowodowych, czyli powołania tych świadków, i zadysponował przesłuchanie pińskiego. Piński w nerwach zareagował wnioskiem o wyłączenie sędziego, podał sędziemu jakiś kwit, z którego wynikało, że Karol Smaga, czyli właśnie sędzia. Jest krewnym czy też powinowatym kogoś z rządu PiS i to mogłoby spowodować, że proces nie będzie prowadzony obiektywnie. Sędzia odłożył to na bok i zaczął przesłuchanie Pińskiego. I tak jak już sobie powiedzieliśmy, Piński powiedział we wtorek przed sądem o tym zdjęciu, a także o tym, że czego ja nawet wcześniej nie wiedziałem, że jemu w ostatnim czasie oferowano za milczenie jakąś posadę w spółce Skarbu Państwa, dwuletnie a pana i nic nie musi robić, którą tą ofertę on odrzucił. No, czy to jest prawda? Nie wiem. Cały szereg nazwisk wymieniłeś wnioskowanych na świadków Przespińskiego do wezwania przez sąd. Jak rozumiem, sąd odrzucił te wnioski, ale ty z częścią tych osób już rozmawiałeś, pisząc swój artykuł. Powiedz, co oni mówią. Zacznijmy może od Pawła Rabieja, byłego wiceprezydenta Warszawy. Co on na te rewelacje? Paweł Rabiej o którym Jerzy Nasierowski pisał, że był, tu otwieramy cudzysłów, mężem Kaczyńskiego, w rozmowie ze mną tego nie potwierdził. Natomiast jest faktem, że za młodu był działaczem Porozumienia Centrum i znali się osobiście z Jarosławem Kaczyńskim. Do dzisiejszych dni dotrwały zdjęcia ich obu z tamtych czasów. Dalej, Lech Wałęsa, no to tak jak już powiedziałem, Lech Wałęsa twardo twierdzi, że Jarosław Kaczyński gejem jest i że on to wie. Dalej rozmawiałem z generałem Dukaczewskim, czyli byłym szefem WSI, który z kolei nie potwierdza, tej całej historii wokół operacji BUŚ, ale rozmawiałem też na przykład z Leszkiem Szymkowskim, który dla odmiany potwierdza i twierdzi, że również widział takie zdjęcia. No i tak mógłbym dalej wymieniać. No, Realnie przed sądem stoi naprawdę trudne zadanie: tak, rozplątać ten węzeł i zawyrokować w tej sprawie Piński versus Kaczyński. Piński wystąpił też o przesłuchanie w charakterze świadka biegłego seksuologa. I co na to sąd i co miałby ten biegły seksuolog potwierdzić? Ja Rozumiem, że chodzi o orientację seksualną faktyczną Jarosława Kaczyńskiego, tak? Tak, ponieważ tu jest taki problem jurydyczny. Mianowicie Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin za opublikowanie szkalujących go informacji, tak? Czy opinii. Owo szkalowanie ma właśnie polegać na tym, że został określony jako niewyautowany gej, który z powodu owego niewyautowania prześladuje mniejszości seksualne. I teraz sąd staje przed takim oto pytaniem. No jeżeli te informacje są nieprawdziwe, to zakładamy, że Jarosław Kaczyński tym gejem nie jest i z takich to niskich pobudek nie atakuje mniejszości LGBT, tylko z powodów na przykład politycznych. No ale jeżeli tym gejem jest, no to jednocześnie jest hipokrytą, tak? no bo tutaj promuje wartości chrześcijańskie, konserwatywne, prorodzinne i tak dalej, a sam jest człowiekiem innym. Tak? Więc w zasadzie sąd powinien się jakoś do tej kwestii orientacji seksualnej Jarosława Kaczyńskiego odnieść. No ale tu wchodzimy na bardzo grząski teren, gdzie jest bardzo dużo min, więc naprawdę nie wiem, jak sąd z tego wybrnie. Sąd odrzucił te wnioski o powołanie świadków tych wymienionych wcześniej z nazwiska, a tego biegłego seksuologa też? Tak, sąd stwierdził, że w zupełności wystarczy przesłuchanie Pińskiego, mowy stron i można by wyrokować. I w zasadzie, kto wie, czy gdyby nie fakt, że Piński złożył wniosek o wyłączenie sędziego, to kto wie, czy ta sprawa nie zakończyłaby się już na pierwszej wokandzie, biorąc pod uwagę, że sąd rzucił wnioski dowodowe strony pozwanej. No tak się jednak nie stało, bo sędzia będzie musiał się odnieść do wniosku o własne wyłączenie, więc na pewno będziemy mieli jeszcze jedną wokandę, a może i więcej. No bo gdyby faktycznie nastąpiła zmiana sędziego, no to inny sędzia może dla odmiany te wnioski dowodowe przyjąć i może być proces wielomiesięczny z całym korowodem świadków itd. Na razie rozprawa została odroczona. Do kiedy, wiadomo? Bezterminowo. A czy ta cała opowieść, którą zdecydował się upublicznić Piński, i po Twoich rozmowach z innymi osobami zaangażowanymi w tę historię, czy ona ci się wydaje wiarygodna? Albo inaczej, co jej wiarygodności dodaje, a co odbiera? Znaczy. To, że Jarosław Kaczyński jest prawdopodobnie osobą homoseksualną, to wydaje mi się raczej pewne, tak? No jest to mężczyzna już dojrzały, który nigdy nie był w żadnym związku z kobietą, mimo że wiele poważnych i niepoważnych mediów próbowało a to wytropić jego związek z Wielantą Szczepińską posłanką Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza, a to z jakąś inną panią, no, nigdy nie był w związku z kobietą. Te plotki o jego pobytach na centralnym, ja słyszałem już wiele lat temu. I jak tak na mojego dziennikarskiego nosa, no, że tutaj w tych wszystkich opowieściach ziarno prawdy jest. Jeżeli chodzi o samą operację BUŚ, no, ewidentnie również coś jest na rzeczy, ponieważ w raporcie z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ta akcja jest nie wprost, ale wspominana i nie ma raczej wątpliwości, że była prowadzona i że była to akcja mająca na celu inwigilację zarówno życia politycznego, jak i prywatnego. Panów z porozumienia centrum we wczesnych latach 90. to dotyczyło nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, ale także Jana Parysa, mecenasa Olszewskiego i jeszcze kilku innych osób. Z całą pewnością istnieje ta dokumentacja zawarta w teczkach o nazwach paczka 1, paczka 2 i paczka 3, wymienionych powtarzam w raporcie z likwidacji WSI. I z całą pewnością są to dokumenty tajne. I z całą pewnością osobą, która te dokumenty widziała, jest. Antoni Macierewicz, no bo on oczywiście jako likwidator i autor tego raportu to studiował. No więc jakby no cała układanka, no te elementy pasują do siebie, tak? Układanka wygląda wiarygodnie. Natomiast oczywiście dymiącego rewolweru brak. To znaczy ja tego zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego, czy to z Polaszczykiem, czy z jakimś innym mężczyzną, które miałoby rzekomo służyć do jego szantażowania, nie widziałem. Czy wierzę Pińskiemu, że je widział? No tak, z pewnym dozą nieufności do tego podchodzę. Czy wierzę Polaszczykowi, że je widział? No ten nie ma w zasadzie żadnego interesu, żeby kłamać, bo on ma inne problemy, tak? Odpowiada za procywili, gdzie wisi nad nim pięcioletni wyrok i odpowiada za Wołomin, gdzie był 7 lat przetrzymywany w areszcie i też najprawdopodobniej czeka go wyrok. Jaki on miałby interes, żeby kłamać tutaj, że widział to zdjęcie? Czy wierzę Szymowskiemu? Chyba najmniej, bo on też twierdzi, że widział to zdjęcie, no ale on pisał książki o tym, że tu polew nad Smoleńskiem został potraktowany bombą, a potem dobijano pasażerów, więc no, może to nie jest najbardziej wiarygodny człowiek. Mój najbliższy plan to spotkać się z Jerzem Nasierowskim, bo ja myślę, że on może dużo wiedzieć. Bądź co bądź napisał w 1993 roku w nie artykuł pod tytułem Mąż Kaczyńskiego właśnie o Rabieju i o Jarosławie. Ta orientacja seksualna Kaczyńskiego to jest taka, taki wątek, który tak naprawdę, no przecież sama o tym wiesz Doroto, no, on się przewija latami po prostu. No. Może nadszedł czas, żeby... To wyjaśnić? No i właśnie, teraz jeszcze pytanie na koniec. Czy odniosłeś wrażenie, przysłuchując i przyglądając się tej rozprawie w tym tygodniu, czy odniosłeś wrażenie, że sąd będzie chciał tę sprawę wyjaśnić, będzie chciał się w nią zagłębić i będzie chciał ostatecznie uciąć bądź potwierdzić te wszystkie informacje? Myślę, że nie. Myślę, że sąd nie będzie się chciał zagłębiać. Myślę, że sąd będzie starał się po jak najmniejszej linii oporu dojść do orzeczenia. Bo ten spektakl na pewno nie jest w interesie sędziego, tak? Polski sędzia jest obłożony, ma 50 spraw, rozliczają go z numerków, musi przed końcem roku jak najwięcej spraw pozamykać, żeby prezes był z niego zadowolony. Przepraszam sędziego Smaga, jeśli to zabrzmiało nazbyt może obcesowo, no ale tak de facto jest. No ja mam kolegów sędziów, wiem jak to działa. Więc sędzia nie ma interesów w robieniu tutaj spektaklu sądowego, który mógłby się ciągnąć miesiącami czy latami. Niewątpliwie taki interes ma Jan Piński, który podbija sobie. Popularność swojego portalu. Natomiast Jarosław Kaczyński, to myślę, że bardzo żałuje, że ten proces wytoczył. Zresztą fakt, że nie pojawił się, mimo że sąd wezwał strony wraz z pełnomocnikami, czyli po prostu wezwał obu adwersarzy. Kaczyński postanowił jednak nie przyjść i myślę, że wolałby, żeby ten proces po prostu, pyk zniknął. Nie wiem, naprawdę nie umiem odpowiedzieć, co go popchnęło do tego, żeby. Po prostu nie przejść nad tym podcastem pińskiego do porządku dziennego. No, w końcu w, w Polsce są setki youtuberów, tysiące dziennikarzy, różni ludzie o różnych ludziach, różne rzeczy w sieci publikują. Dlaczego Kaczyński zdecydował się wytaczać proces komuś, kto go oskarżył o to, że jest hipokrytą, bowiem atakuje mniejszości LGBT sam będąc gejem? No, jak można wdepnąć w coś takiego, będąc politykiem z 30 czy 40-letnim stażem, człowiekiem doświadczonym, no niewątpliwie inteligentnym? No po co Kaczyński sobie to zrobił? No teraz nagle sprawa Kaczyński, gej czy nie gej, staje się, staje się jakąś sprawą, tak? a jeszcze miesiąc temu tego nie było. To no na pewno nie jest w interesie PiS. I tu stawiamy kropkę, to jest dobra puenta, chociaż ciąg dalszy z całą pewnością, z całą pewnością nastąpi. Piotr Głuchowski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za tę rozmowę. Dziękuję również. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro, jak co dzień, o 8.10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.